Ponad 400 interwencji straży pożarnej, podtopione domy i zalane ulice to bilans intensywnych opadów w województwie małopolskim, a padać ma przynajmniej przez kilka kolejnych dni, dlatego mieszkańcy i służby przygotowują się nawet na najgorsze scenariusze. Te brzegi podmyte, ten asfalt tam wisi, to co myśmy tam poznakowali, dokąd jest podmyte, widać, nie ma oporu, znaczy podparcia żadnego, no to normalne, że no musi runąć. W 97 roku my uratowali tą drogę, bo my dwa razy tu jazili, przyszła druga woda, no udało się. A ta sytuacja, jak pan myśli, kiedy ten deszcz nie ustąpi, no na razie prognozy są takie, że padać ma przynajmniej, intensywnie padać przez kilka dni. Tak będzie, jak tu kolega gada, Pewnie tą drogę weźmie, jak przyjdzie taka samo woda, jak przysła. No resztę co zrobimy? Nie zrobimy nic. Raz, a porządnie. Trzeba było zrobić jak zadrutować to jakoś i zabezpieczyć brzegi i wtedy nie byłoby problemu. A tak, takie przekładanie kamyka z jednej strony na drugą to jest, według mnie, to jest wyrzucanie pieniążków w błoto. Czym to grozi? Jakby pani nam mogła to teraz tutaj... Czym grozi? Wybudowali remizę nową? Dlaczego ona była zalata gdzieś w nocy? Całą noc walczyli strażacy, całą noc walczyliśmy my, bo przecież drogę zabierali wszystko. Nie można ani wyjechać, ani samochody, trzeba było usuwać wszystko.